A z nami są goście. Mateusz Rydzak, trener Opole Tomahawks Lacrosse. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. I Tomasz Święconek, bramkarz Opole Tomahawks Lacrosse. Witam. Mateuszu, chciałabym, żebyś wytłumaczył na początku, co w ogóle oznacza lacrosse. Lacrosse z języka francuskiego to zakrzywiony kij, bo ponieważ to francuscy jezuici jakby ochrzcili tą nazwą, ten sport. Ale sam ten sport wywodzi się z Kanady, tak? Z Kanady, tak. Też z Ameryki i jest jakby zinterpretowany przez Indian. I oni nazywali ją grą stwórcy albo młodszym bratem wojny. Nadal grają. Właśnie ja słyszałem, że oni tak rywalizowali podobno, że to były takie formy takiej wojny, tak? Tak, no albo spory, załóżmy ekonomiczne o jakieś terytoria i rozstrzygali przez to, że gramy teraz wielki mecz na polu tam 100 hektarów. Całe plemię grało z kijami i walczyli czasem do upadłego o wodzie i chlebie. Przez nawet kilka dni. Czy to jest sport popularny? Bo ja szczerze mówiąc, jak mi Iwona powiedziała, że zaprosiła do studia zawodników lacrosse, to co takiego? Co to takiego? A nie jestem jakimś zapalonym sportowcem, więc no, mogę nie wiedzieć. Ale pytanie, czy ludzie kojarzą tę dyscyplinę? Coraz bardziej. Coraz bardziej, chociaż no, nie ukrywajmy, to nie jest ta skala, co piłka nożna czy koszykówka, bo też i sport wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, ale w pewnym momencie na podobnym poziomie był futbol amerykański, który teraz już w Polsce funkcjonuje jako sport no, w miarę popularny. Są rozgrywki w telewizji, też można czasem mecze zobaczyć. Tak i w lacrosie. Drużyn jest coraz więcej. Najlepszym przykładem my. W tych największych miastach w Polsce drużyny są już na tyle rozbudowane, że na przykład powstają sekcje żeńskie czy sekcje juniorskie. Tak. Jeszcze nie ma żeńskiej drużyny. Wszystko przed nami. O, u nas na razie jest. Ale jakieś kobiety przychodzą na treningi i się przyglądają? Były warsztaty w czerwcu. No i mieliśmy widzów żeńskiej płci. No to może pokażmy, to może wytłumaczmy zasady, bo może ja bym nie spróbowała. Też nie tylko panów, ale i panie. No to dobrze. Tutaj mamy sprzęt, tak? Dobrze, to bierzemy się do roboty. To może ja wezmę tę większą rakietę z tą większą siatką. Może to ja spróbuję tą mniejszą. Kij bramkarski, bardzo proszę. Dobrze, tutaj mam piłkę, to pokażę państwu od razu. Ona jest taka... Jak do tenisa w zasadzie, wielkościowo, tak? Tak, wielkościowo, dokładnie. Chociaż fakturą ja bym porównał bardziej do krążka hokejowego. Umowa. Ale jest cięższa i niebezpieczna. Bardzo łatwo się rozpędza też. Słyszałem, że nawet 150 na godzinę, takie wielkości są. Stąd kaski, stąd... To może ja chociaż wziorę rękawice, żeby było tak półprofesjonalnie. Dobrze, ja wezmę kask. Jak trzymać? Kij, tak? W zasadzie poziomo lub lekko pod skosem. Tak. I zazwyczaj blisko głowy trzyma się cały czas kij, żeby... Ile w zasadzie elementów musicie na siebie włożyć? Obligatoryjny sprzęt to kij, rękawice i kask. U bramkarza jeszcze jest tutaj ochraniacz na szyję. I jeszcze taki chest pad, czyli na klatkę piersiową. Konkretne rękawice, i suspensor. Całkiem przyjemne. Dodatkowy sprzęt to jeszcze jest shoulder pad, trochę podobny jak do hokeja czy do futbolu amerykańskiego. I jeszcze są ochraniacze na łokcie, ale... Dla swojego własnego dobra. Niektórzy jeszcze wkładają szczęki. Są dobre. No to dobrze. Wychodzimy na boisko. Ile trwa mecz? 4×20. 10 osób, jeden bramkarz, 9 zawodników w polu. I żeby sobie to łatwiej wyobrazić, to jest mniej więcej połączenie hokeja na trawie, jeżeli mówimy o boisku, i piłki ręcznej, jeżeli chodzi o sam kontakt, no tyle, że mamy kije i piłka nie jest przenoszona jak w hokeju na trawie po podłożu, tylko lata w powietrzu. Jakiej wielkości jest boisko? Tak jak do piłki nożnej. Tak jak do piłki nożnej. Z tym, że bramki są z przodu się też biega. I można biegać za bramką, za linią bramki. I grać na boisku trawiastym. Dokładnie. No to pokażcie nam w takim razie, czy my prawidłowo trzymamy te kije. Najpierw. Tak. Może najpierw pokażcie wy, jak to powinno się odbywać, a później my spróbujemy swoich sił. Ja jestem z jedną ręką, ale robi się taką kołyskę, żeby tą piłkę kontrolować. Zapraszam was bliżej. Właśnie, bliżej podejdźcie troszkę do nas. Łapiemy. Panie Tomku, bliżej troszkę do nas. To jest bramkarza sprzęt, tak? To jest zawodnika. Możemy robić takie zmyłki, że podaję, prawda? Czy zasłaniamy swoim ciałem. I ogólnie wiadomo, zwiększa się odległość. Tak, to piłki latają na dużo odległości, strzela, stąd tutaj musimy bardziej się I wtedy jeszcze szybciej to leci. No i zwiększa się ramię, wiadomo jak w fizyce. Zwiększa siła przy strzale, tak? Można też podać ziemią.
i złapać. A czy w tym sporcie łatwo o kontuzję? Bo tak widzę, że tutaj ja z ręką... Nie. To nie jest związane. Wiedziałem, że to pytanie padnie. Ale to było planowane? Bo tutaj jest dużo zwrotów, aha, zmian kierunków, mhm, więc kolana są obciążone, stawy skokowe. Tak, i na pewno w szpilkach grać nie można. No, no. Ale spróbujemy. Jeżeli chodzi o trawiaste boisko, to jak zajmiemy się rolami? Proszę bardzo. No dobrze, żeby nie stracił okularów. Albo... No. I koło siebie, właśnie. Dobra. Nie przyjmujemy na twarz, tylko obok. Czyli co? Nie celuj we mnie. Tak, i koło głowy no, staramy się celować, tym celujemy i ciągniemy jednocześnie dwoma rękami. Wydaje mi się, że musisz rękami lekko przechylić w swoją stronę. Dobra, tę rakietę. Tak delikatnie no się zróbmy, bardzo delikatnie. O, udało się. Nadajemy się do drużyny. Teraz złapać tutaj jest trudniej, bo tym jest łatwiej. No, tak, właśnie, no, proszę. Właśnie, mam tak zrobić, żeby Iwony nie uszkodzić. No. No, yeah. Proszę, no, przyznam, że całkiem to ciekawe. Zupełnie inne. No, w biegu to jeszcze inaczej się łapie. Właśnie bo słyszałam, że to najszybszy, nóg. Najszybszy sport na dwóch nogach. Tak, no, tak bardzo statycznie no, dzisiaj. No to dawaj, Paweł, jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz? Dobra, dobrze? Spodobało ci się, widzę. Tak. Tak, jest o, jeszcze 10 zawodników. Jeszcze raz. Jeszcze przeszkadza. A, razem się nie udało. No trudno. Musimy jeszcze poćwiczyć, najwyraźniej. Aha, tak nie wolno w rękę, pan mnie uprzedzał. Tak, tak nie wolno łapać. Bramkarz może jedynie odbić dziękujemy się za ten ręką. Odkładamy mały pokaz. Sprzęt, dziękujemy. Zapraszamy na treningi. To teraz jeszcze trochę w teorii, było trochę praktyki. Tak. Właśnie, jak to jest z zapraszaniem na treningi? Czy wy szukacie jeszcze kogoś do swojej drużyny? Tak. Zdecydowanie. Jak najbardziej potrzebujemy młodych, ale też starszych zawodników mamy. Widać. Obecnie no 10 zawodników, ale potrzebujemy tak 23. Ale nawet seniorów są... chcecie tak, do swojej drużyny zaprosić? No, tak. Bo, zdecydowanie. Bo to liga jest polska, taka jeszcze dosyć amatorska, chociaż cały czas dążymy do profesjonalizmu. No właśnie polska reprezentacja też jest. Możemy zobaczyć, jak radzicie sobie na murawie. A, no to warsztaty chyba. Tak, jeszcze z czerwca. A czy Mateuszu trzeba mieć jakieś predyspozycje do tego sportu? No, na takim poziomie amatorskim to chęci, oczywiście jakieś takie zdrowie, które pozwala do no, wysiłku fizycznego większego, bo prawidłowe ciśnienie trzeba mieć. O. Ciśnienie też, tak, bo tutaj jednak jest wysiłek i tlenowy, i beztlenowy, taki dosyć mieszany. Więc też chęci, bo to też jest sport kontaktowy. W męskiej wersji, a w żeńskiej, no to dziewczyny akurat się kijami nie okładają, bo po to są ochraniacze, że można tym kijem przywalić. O, proszę. Tak? Jak w hokeju i można wjechać z bara, czy tak, że tak powiem. To jest okazja, żeby się trochę wyżyć. No tak, prawda? Tak jest. To jest. A czy to kosztowny sport, powiedzcie? Czy to wszystko, te rakiety, te piłki, te rękawice, czy to wszystko dużo kosztuje? No. Trochę tak, trochę tak. To jest, no, sam kij od, oczywiście można znaleźć lepszy czy gorszy, to tam od 100 zł do 500 zł albo więcej, bo trzeba sprowadzać ten sprzęt z zagranicy. A czyli u nas w Polsce nie można nie to ma, znaczy, czasem można z drugiego obiegu, natomiast tak, największe sklepy są albo na zachodzie Europy, albo trzeba to sprowadzać ze Stanów. Natomiast ten rynek, jak i drużyn jest więcej, no to i tego sprzętu gdzieś jest więcej, więc to nie jest też koszt taki przerażający. Macie za sobą pierwszy sparing, prawda? W tym tak roku. Jest. Tak, jesteśmy świeżo po. Tak. Niestety chyba przegrane z tego, co tak wiem. Ale, ale to z dopiero mistrzami Polski, z juniorami, o, no to ale przegrać z mistrzami, mierzymy to wysoko. Trenerzy, zaczynamy od ekstraklasy. Tak. A jakie kolejne mecze macie w planie? Kiedy będziemy mogli was zobaczyć? W kwietniu byśmy chcieli zorganizować sparing z Katowicami. Jeszcze nie wiemy, czy uda się nam. U nas w Opolu? Tak, tak. A gdzie? Raczej myślę na boisku na Hallera. Czyli każdy będzie mógł przyjść zobaczyć. Tak, też, więc zapraszamy. To jest takie nasze boisko, powiedzmy, domowe. W maju chcemy brać udział w międzynarodowym turnieju Silesia Cup, dosyć znanym tutaj w wschodniej Europie, gdzie biorą drużyny takie z Łotwy, z Stanów Zjednoczonych czasami, czy z Anglii, albo Słowacji, też drużyny z Czech przyjeżdżają, więc też tam chcemy brać udział. Mateusz też nie wspomniał, no ale dążymy do tego, żeby na jesień wystąpić w lidze. O, tak. Stąd to też jest ci zawodnicy, tak, dokładnie. Ale to potrzebujemy właśnie więcej
osób, więc jak są chętni, to na ile jeszcze osób dokładnie potrzebujecie? No tak, 13 to było super, ale kto przyjdzie, to witamy, spróbować można, jak to się rozmyśli. Może się skuszę. Zapraszamy, bo tu wszystko polega na tym, że zmiany są tak jak w hokeju. Zbiega się i wbiega na boisko w zasadzie nie przerywając gry, także czym więcej zawodników, tym łatwiej o rotację, łatwiej się gra, łatwiej też wybiegać to wszystko, ponieważ kiedy jest nas tylko 10, no to wszyscy grają w pełnym wymiarze czasu, a tak naprawdę bieganie tak z pełnym zaangażowaniem przez 80 minut, no to ciężko. Jeszcze rywalizacja wtedy wewnętrzna w drużynie się zwiększa i jest ciekawiej. Większa grupa. No to bardzo dziękujemy za to nasze spotkanie. Dziękujemy za wyjaśnienie nam zasad. Ja się czuję zachęcona. Mam nadzieję, że państwo również. Paweł, ty też się czujesz zachęcony? Chyba spróbuję. Trochę jeszcze tak nieprzekonany do końca jestem, ale dziękujemy może potrzebuję panom trochę czasu. Bardzo serdecznie za wizytę.